W ósmej kolejce spotkań AZS Koszalin mierzył się przed własną publicznością ze Stelmetem Zielona Góra. Obie drużyny we wcześniejszej kolejce zanotowały fatalne występy, dlatego obie ekipy liczyły na przełamanie w starciu w Koszalinie. Pojedynek rozpoczął się po myśli gospodarzy. Pierwsze punkty w tym meczu Piotr Stelmach. Chwilę później poprawia Kenny Manigold. Kolejna akcja Kennego Manigolda i AZS prowadzi 6-0. Dwie i pół minuty czekali koszykarze z Stelmetu na pierwsze punkty. Trafia z dystansu James Florence. Akademicy nadal kontrolowali przebieg rywalizacji. Po skutecznym rzucie za 3 punkty Jakuba Zalewskiego akademicy prowadzili 17-6. Sygnał do odrabiania strat daje Adam Chrycaniuk. Kolejne punkty z Stelmetu Wladimir Dragicewicz. Ostatnie punkty w pierwszej kwarcie zdobywa Mur i w efekcie AZS prowadzi po pierwszej odsłonie 19-17. Drugą kwartę rozpoczynamy od punktów Armaniego Mura. Chwilę później poprawia Dragicewicz i mamy pierwsze prowadzenie Stelmetu. W odpowiedzi Raymond Nelson z dystansu. Przez 5 minut trwała wyrównana walka, skuteczna akcja, wolna i Stelmet ponownie prowadzi 2 oczkami. Końcówka tej kwarty należała do gości. Najpierw trafia z dystansu Gruszecki. I drugi celny rzut z rzędu Zajcewa. Stelmet w tym momencie prowadził 37-28. Wynik kwarty ustala Łukasz Koszarek celnym rzutem za 2 oczka. 39-30 dla Stelmetu po 2 odsłonach. Trzecią kwartę rozpoczyna Łukasz Koszarek celnym rzutem z dystansu. Akademicy starali się zmniejszyć dystans. Trafia za 3 punkty Jakub Zalewski. AZS traci 6 punktów. Odpowiedź Stelmetu błyskawiczna. Tu kolejna skuteczna akcja Wladimira Dragicewicza. W odpowiedzi Darrell Harris. 9 punktów straty do Stelmetu. Akademicy w końcówce starali się odrobić stratę i zbliżyli się na 5 oczek po tym, jak trafił Raymond Nelson. Rozpoczynamy 4. kwartę od skutecznej akcji Igora Zajcewa. W odpowiedzi Raymond Nelson za 3 punkty i AZS traci już tylko 4 oczka. Niestety kilka nieudanych akcji z rzędu akademików, aż wreszcie Stelmet trafił. Przewagę gości podwyższa Wladimir Dragicewicz. Kiedy trafił Igor Zajcew, przewaga wynosiła 9 punktów. Tu jeszcze próba zmniejszenia dystansu, Raymond Nelson. Do końca Stelmet utrzymywał przewagę. Po celnym rzucie Dragicewicza goście prowadzili 67-56. Wynik spotkania ustala Darrell Harris 58-67. Zwycięstwo Stelmetu Zielona Góra. Darrell Harris i końcowy wynik 67-58 dla Stelmetu Zielona Góra.